A ponad 100 osób wsparło internetową akcję Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zbierania pieniędzy na zakup obrazu Widok z Dubrownika. Jego autorem jest związany z Przemyślem Marian Stroński. W ciągu niespełna 2 miesięcy udało się zebrać 7 tysięcy złotych. Prywatny właściciel jest skłonny za tę sumę sprzedać obraz. To była pierwsza w Polsce taka akcja. Internetowa zbiórka pieniędzy na zakup eksponatu zorganizowana bezpośrednio przez placówkę muzealną. Każdy, kto chciał ją wesprzeć, mógł to zrobić za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl. Tam można też było obejrzeć obraz, na który zbierane są pieniądze, a który ciągle jest własnością prywatnego kolekcjonera. Muzeum Przemyślu bardzo zależało na widoku z Dubrownika, bo to jedna z nielicznych prac, które ocalały z pożaru warszawskiej pracowni artysty, tak zwanych obrazów z podróży. Jak dowiedzieliśmy się, że jest widok z Dubrownika, jeszcze jest w Polsce, bardzo łatwo go można wtedy pozyskać w porównaniu z obrazem, który musielibyśmy ściągać z zagranicy. I wtedy stwierdziliśmy, że jest mało czasu, ponieważ obraz był, dalej jest w posiadaniu osoby prywatnej, która chce się tego obrazu jak najszybciej pozbyć. Mieliśmy tak naprawdę tylko 2 miesiące na to, żeby ruszyć z internetową akcją. No i właśnie stąd finał na portalu Polak Potrafi. Obraz będzie ważną częścią kolekcji prac związanego z Przemyślem artysty, która od ubiegłego roku pokazywana jest w Muzeum Historii Miasta, części Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. I choć już udało się zebrać pełną kwotę, zbiórka trwa do poniedziałku. Za resztę pieniędzy ma zostać nakręcony film poświęcony życiu i twórczości Mariana Strońskiego. Ponad 200 osób zmierzyło się w Jarosławiu z zawiłościami polskiej ortografii. To była już 9. edycja dyktanda, które co roku jest skierowane przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Ale nie tylko. W tym roku tekst dyktanda przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Maria Kraus i dr Wioletta Kochmańska. A odczytał go dziennikarz sportowy Wojciech Zawioła. Uwielbiam język polski i ortografia w języku polskim mnie fascynuje. Dyktando to jest coś, co kiedyś pisałem w szkole i pomyślałem sobie, że to jest świetny pomysł, żeby rozpowszechnić teraz wśród dorosłych. Wszystko pod wspólnym hasłem Ziemia Jarosławska, tradycja i nowoczesność. Kilka rzeczy sprawiło trudność uczestnikom. Pierwsza zgłoszona to słowo Jarosławianin. Dlaczego małą literą? Tegoroczne jarosławskie potyczki ortograficzne starosta jarosławski zorganizował, nawiązując do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz Święta Patrona Powiatu Archanioła Michała.